W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu zaprezentować pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z roku 1837. Wiele stronic tego tomu poświęconych jest jednej z najbardziej zabójczych chorób XIX wieku, czyli cholerze. Chorobą tą zajmował się także naukowo nasz tytułowy bohater wystawy, czyli Tytus Chałubiński. Najpierw w latach 50. leczył chorych na cholerę w Warszawie, a potem w roku 1873 znalazł się w samym centrum epidemii cholery w Zakopanem. Historia jego pobytu w Zakopanem w roku 1873 jest niezwykle ciekawa. Przybył wtedy do tego miejsca z rodziną w wakacje, żeby spędzić miło czas podczas spacerów w wysokie góry. Niestety 1 września pojawiła się w miejscowości tej niesamowita zaraza. Rodzinę Tytus Chałubiński odsyła natychmiast do Warszawy, natomiast sam poświęca się całkowicie leczeniu chorych na tą niezwykle śmiertelną chorobę zakaźną. Uczy Zakopiańczyków profilaktyki, zaznajamia ich z higieną, nawet sam myje pacjentów, ubiera i spędza z nimi czas podczas tych najtrudniejszych chwil. W ten sposób Tytus Chałubiński rozkochał w sobie całą ludność Podhala. Z cholerą Tytus Chałubiński miał także do czynienia tuż przed samą śmiercią. W roku 1885 wygłosił wykład w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim i podczas tej prelekcji Tytus Chałubiński zaznajamiał warszawiaków z najnowszymi odkryciami dotyczącymi tej choroby, czyli mówił wtedy mieszkańcom stolicy o odkryciach Roberta Kocha z początku IX dekady XIX wieku. Drodzy Państwo, cholera nie była jedyną chorobą zakaźną w życiu Tytusa Chałubińskiego. Niestety dwójka jego dzieci zmarła na błonnicę, ale Tytus Chałubiński też zajmował się naukowo tyfusem, grypą i gruźlicą. Jako specjalista od chorób wewnętrznych można powiedzieć, że wyspecjalizował się także w badaniu i nauczaniu o chorobach zakaźnych.